Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki i 8-letni Szymonek z pierwszej klasy. Szymonku, przeczytaj treść zadania, które w domu robiłeś. Już to czytałem. Ale nie nagrałem tego jeszcze, teraz przeczytaj jeszcze raz. Grześ rozmienił nudy okówę na 20-gruszczówki. Ile monet otrzymał? Dobrze, no i... A. Ale wiesz co, to tak, tak. 20, B, 5, ny, C, 20, ny, D, 20 przez ny. Dobrze, no i nabierz, ile otrzymał? 5 razy N, tak? Czyli 5N monet. Dlaczego? Przekonaj mnie, wytłumacz. Bo 100 groszy to jest 1 złotówka. Tak. A podzielić to na 5 to jest 20 groszówki. I on ma 5 razy więcej, bo... Bo każda jedna złotówka ma 5 20 groszówek, prawda? Czyli jak miał n złotówek, no to otrzyma 5n 20 groszówek. To przykładowo, jeżeli na przykład 17 złotówek rozmieni sobie, to ile będzie miał? Powiedzmy, że tak, popatrz, tutaj napiszemy k. Że to k to jest liczba, k to jest liczba 20 groszówek. To ile to k wyniesie, jeżeli jest 17 zł, jeżeli n to jest 17 zł. No n, jeżeli n to jest 17, oczywiście złotych, to ile wyniesie k w takim razie? 5 razy 17. No to napisz to. No i oblicz, ile to jest. I jaką dasz odpowiedź tutaj? Że... Ale w tym zdaniu, które ja ci tutaj dałem. Że 85 jest 20 groszy? Tak, ale gdy? Gdy co? Gdy świnkę rozbije, w której zbierał, czy co? Czy na całym świecie jest 85 20 groszówek? Nie. Nie, no to gdy co? Ale to... Grześ? Ale nie myśl o Grześ. Tutaj teraz o tym. Skąd się bierze 85 20 groszówek? 5 razy 17. No wiem, ale... A dlaczego robisz 5 razy 17? Bo... W jednej złotówce jest 100 groszy. Wiem, to już wiemy, ale skąd się wzięło tutaj to 17? Złotych. No właśnie, więc trzeba powiedzieć, że tak. Jeżeli rozmieni się 17 złotych, o to... Na 20 groszówki, to będzie 85 20 groszówek, tak? I to jest taka pełna odpowiedź w tym zadaniu. No dobrze, ładnie to zrobiłeś, pierwsze zdanie i rozumiesz. Dobrze. Patrz, to można nawet jako taką funkcję napisać, że popatrz, f od n to jest 5n. To f od n to jest liczba 20 groszówek, a n to jest liczba złotówek. Dobrze, to teraz odczytaj drugie zadanie. To są zadania z szóstej klasy, bo my też robimy... Chyba źle zrobiliśmy. No zobaczymy. Czy ale pierwszy. Dlaczego? Bo wtedy... Tak. To była 17. Tak? Równa się 85. Ale 5 razy 5 25, a 5 razy 80? Nie będzie z piątką nauczonym więcej, więc musi być albo reszta, albo... Poczekaj, nie rozumiem, nie rozumiem w twojej wątpliwości, ale wytłumacz mi. A nie, pomnożyłem to. A nie, bo trzeba było. Czyli zgadza się wszystko, tak? Nie. Zgadza się, czy się nie zgadza? Tak, mogę sobie.
5, a nie pomnożymy przez 5. A gdybyś 85 podzielił na 5, to ile otrzymasz? 17. Mój błąd. Czyli wszystko jest dobrze w tym zadaniu, tak? Tu zrobiłeś dobrze i ten przykład zrobiłeś dobrze. No to teraz czytaj następne zadanie, które robiłeś. Czytaj tutaj tą treść. Samochód jedzie z prędkością 60 km na godzinę. Ile kilometrów przejechał ten samochód w ciągu x godzin? X godzin, tak. 60 x. No tak. Napisz to tutaj nawet. Napisz. To teraz popatrz, to dam ci takie zadanie. Nawet to można napisać jako f od x znowu, popatrz. Zobacz tutaj, patrz, f od x. Czyli f to jest funkcja, która mówi, ile przejechał samochód kilometrów w ciągu x godzin. I teraz, zadanie masz takie, że popatrz, czas, czas jest tutaj x. Ile przejechał samochód w ciągu 3 godzin? O, 3 godziny jechał. 180. Zobaczmy takie, to tam zada. Aha, no to świetnie, dobrze. A ile przejedzie w ciągu 7 godzin? W ciągu 7 godzin. 420. Tak. A w ciągu 30 minut? 30. No to dobrze. A w ciągu... A w ciągu półtorej godziny? 90. 90 km. Tak. A słuchaj, a potrafisz napisać, wiesz jak zapisać to, co tutaj obliczyłeś tutaj przy pomocy tej funkcji f? Popatrz. X jest równe 5. 5 godzin. To f. F od 5. Nie. F od 5 to będzie? No dokończ tutaj. 5 h? Nie. X? Ile kilometrów przejedzie w ciągu 5 godzin? A, o to chodzi. Tak. Napisz, jaki rachunek trzeba zrobić? No to mogę to... No tak, a skąd to wziąłeś? 60 razy 5 oczywiście, tak? Zgadza się, dobrze. A... Ile przejedzie? Zrobiłem 5 razy 6 i dopisałem 0. Popatrz, ja teraz dam Ci troszkę inne zadanie. Powiedzmy, samochód jest bardzo szybki i zobacz, ma szybkość V 150 km na godzinę. I ile kilometrów przejedzie w ciągu czasu T? Jest jakiś tam czas T. To ile i ten T jest w godzinach. O, to napiszę w ten sposób, że T, wymiar T to są godziny. O, tak się pisze wymiar, wiesz, w takim nawiasie. Czyli chodzi o to, że czas jest nie w sekundach, nie w minutach, nie w dobach, tylko w godzinach. A jak się pisze skrót doba? Doba? Wiesz co, nie wiem. 24 H? Można by chyba tak pisać, albo D, w skrócie D kropka. Nie wiem, jak jest taki ogólnie używany skrót na dobę, ale ciekawe pytanie. A później będziemy obliczać tego. Tak. Potem, wiesz co, zajmiemy się potem tym. Czy pole będziemy liczyć, to nie jestem pewien, ale coś innego liczymy. Ale za chwilkę, o niech tu leży, żeby nie zapomnieć o tym przedmiocie. Więc popatrz, jaki jest wzorek na S od T w tym przypadku? S to jest ta droga. Czyli taka jest szybkość, 150 km na godzinę, a czas mierzymy jako T w godzinach. Jaki będzie wzorek? Tutaj. Napisz tak, jak ci się wydaje, no zaryzykuj. Nawet jak będzie źle, to nic się nie stanie. Tu jest S, tak?
SSH. Wiesz co? Nie. To popatrz. To teraz robimy w ten sposób. Samochód jedzie z szybkością, popatrz, ma szybkość 150 km na godzinę. Na godzinę. Ile przejedzie w ciągu x godzin? Ile drogi przejedzie w ciągu x godzin? Napisz tutaj. Tu. W tym miejscu. 150? No tak, no to napisz to. No to zobacz. Teraz tutaj. Samochód jedzie z prędkością 150 km na godzinę. To ile przejedzie w ciągu T godzin? 150 T. No właśnie, no i tak to powinno być. No, tylko inne literki. No, napisz tutaj. 150 T, jasne. 150 T, tak, 150 T. Wiesz, dlaczego ja tak zmieniłem? Dlatego, że w tym zadaniu, tutaj czas był nazwany jaką literką? Czas. Nie w tym, tylko no w tym, tak, masz rację. No w tym zadaniu czas był jaką literką nazwany? X. A wiesz, jak się w fizyce nazywa czas przeważnie, jaką literką? T. A wiesz dlaczego? Bo po angielsku to jest time. I przypuszczam, to jest z angielskiego wzięte. Bo Newton się zajmował tam fizyką i tak dalej. I chociaż on to pewnie po łacinie pisał. Nie jestem pewien. Velocity pewnie jakieś coś tam. Ale mniejsza z tym. Aha, to tu. S od T. 150 T. Dobrze. I teraz popatrz. Zadanie masz takie. Czas T jest 15 minut. Wynosi 15 minut. Jaka jest droga S? S od tego T. Albo 1/4 T? Popatrz. 15 minut to jest jaka część godziny? To jest 1/4. No to napisz tutaj, napisz. 1/4 godziny, tak. Czyli tutaj możemy napisać, że szukam, ile samochód przejedzie w ciągu 1/4 godziny. To jest ta jedynka, 1/4 godziny. No i teraz oblicz, ile on przejedzie w ciągu 1/4 godziny. Jeżeli ma taką szybkość. Szybkość ma 150 km na godzinę. Ja czasem mówię szybkość, czasem mówię prędkość. Ja przynajmniej odróżniam jedną od drugiego, ale dla dziecka w podręcznikach nie używają. To 1/4 z tego? No jasne. No a jak to można zapisać inaczej? Wiesz co, na pewno? Taka kolejność? Nie. Ty dobrze byś rachunki zrobił, tylko źle zapisujesz przeważnie. Kolejność mylisz, tak? To napisz. Tak. To się równa. A jak można napisać to jeszcze inaczej? Przy pomocy ułamka. Zgoda. A jeszcze inaczej? Zamiast dzielić przez 4, to można mnożyć przez... Tak. No chodzi o to, żeby dziecko znało różne zapisy. To się równa. No i policz to do końca. Chcesz chwilkę przerwy, tak? Dobrze. Nie, chyba to się nie podzielę. Tak. No to, nie, no to, ale skrócić możesz. Przez 4? Ale nie przez 4. Przez ile da się skrócić? Przez 2, no jasne. Tak, dobrze. Tak.
Troszkę się pomyliłeś. Tak. A jakich jednostek? Czego tutaj będzie? Godzin? No poczekaj, poczekaj. Pomyśl, co tu obliczaliśmy? Czy? Nie, to będzie mi. Poczekaj. Zastanów się dobrze. Co miałeś podane w tym zadaniu? Jakie miałeś dane? Dane, czyli to co wiedziałeś od razu? Co wiedziałeś od razu w tym zadaniu? A, kilometrów na godzinę. No, te też nie. Ale odpowiedz na moje pytanie. Którą rzecz wiedziałeś od razu? Czyli jakie były dane? Pokaż tutaj, o, to wiedziałeś. Jak się to nazywa, ta wielkość? To, co to jest? To jest objętość, to jest pole, co to jest? Jak się to nazywa, tą wielkość? To jest kilometr na godzinę. No ale no, to takie są jednostki, ale co to jest? Szybkość. Mhm. Czyli miałeś podaną szybkość. Albo inaczej, zamiennie w książkach używają dla dzieci prędkość. Chociaż prędkość to jest wektor, ale możemy tak zamieniać. No tak, tutaj chyba napisała prędkość. No to jedzie z prędkością właśnie. Więc to jest szybkość albo inaczej prędkość. Miałeś jedną rzecz podaną. Ja dodam tutaj rzymskie jeden. Co jeszcze miałeś podane? Jaką drugą rzecz miałeś podaną? W tym zadaniu, które tutaj robiłeś. 1/4? Tak. Gdzie to jest? Tutaj. Że miałeś czas 15 minut, czyli 1/4 godziny. Czyli to miałeś drugą rzecz podaną, tak? A co miałeś obliczyć? To. I co obliczyłeś w takim razie? Patrz, tu miałeś... Sekund? Nie, też nie. Poczekaj. Tutaj miałeś jaką wielkość? Powiedz, co to było? 150. Ale co to jest? Objętość, kolor? To jest szybkość. Szybkość. Miałeś szybkość. Co miałeś podane jeszcze? To jak się nazywa to? Tą wielkość? To jest czas. Czas. A obliczałeś? Objętość? Wysokość? Nie. Długość? Nie. A co? Drogę. Drogę, czyli ile przejechał? Kilometrów, no więc tu są w kilometrach. Wynik. Tak, dobrze. Chciałeś przerwę, tak? Dobrze. No to kilka przerw. A teraz po krótkiej przerwie Szymonek bawi się piłką. Jakie kształt ma ta piłka? Co to jest? Oj, czekaj się sobie ja podam. Tylko powiedz, jaki ona miała kształt. To jest kula. To jest kula, bo jest napompowana. A słuchaj, a gdyby spuścić powietrze z niej... Tam ona nie jest napompowana. No tam jest może jakaś wata czy coś takiego. Jakieś pakuły. I poczekaj. I teraz gdyby tutaj te kształty były takie płaskie. O, gdyby to było tak płasko. O, tak jakby wziąć, nacisnąć tutaj. O tak, tu nacisnąć. Bo jest płasko, tu jest płasko, tu jest płasko. To, jaka to byłaby figura? To. Pięciokąt. To byłby pięciokąt. A jaki pięciokąt? Foremny. Foremny. A dlaczego foremny? No bo równy. Bo ma boki jakie? Równe. Równe i kąty? Te same. Tak, równe kąty, czyli takie same i równe boki. Zgoda, pięciokąt foremny. To wyobraź sobie, że to już nie jest kula, tylko że to jest taka bryła składająca się z pięciokątów foremnych. To wtedy jak byś ją nazwał? Co to byłoby? Jaką miałby nazwę? Czy to jest sześcian? Nie, to nie jest sześcian. Czy to jest prostopadłościan? Wtedy? Nie, to nie jest prostopadłościan. Czy to jest ostrosłup? A walec? Nie. To wiesz, jak to nazwać? Ta bryła składa się z wielu ścian. Jest tutaj wiele ścian. To jak wielościana? Wielościan, tak. To jest wielościan. Ale teraz jaki wielościan? To znaczy, ile tych ścian jest? No to licz ściany. Zobaczymy, czy dobrze policzysz. Już. No i... A nie. Tak. 12. Tak. Więc jak się nazywa ta bryła? 12 ścian. Tak. 12 ścian, wiesz jaki? 12 ścian foremny albo prawidłowy. Tutaj muszę sprawdzić, proszę Państwa, zapomniałem, jaka jest nazwa, być może obie obowiązują. Czyli to jest 12 ścian, no nazywajmy go foremny. To jest bryła platońska. Wiesz dlaczego platońska? To jest platońska. Bo Platon się zajmował takimi bryłami. Platon, czyli taki grecki matematyk, bardziej filozof niż matematyk, to znaczy, że ta bryła ma, popatrz,
czy te wielościany, te wielościany są jakie? To są wszystkie pięciokąty. Czy one są jednakowe? Każdy jest taki sam? Nie, taki sam. Któryś jest większy, który jest mniejszy? Nie, one są takie same. A te kąty tutaj, wszystkie są jednakowe? Tak. A popatrz, w tym wierzchołku ile krawędzi się spotyka w tym wierzchołku? Dwie. Nie, no zobacz dokładnie. W tym wierzchołku. Trzy. A w tym wierzchołku? Trzy. A czy w jakimś wierzchołku spotyka się więcej albo mniej krawędzi niż trzy? Obejdź sobie tak dookoła. Nie, zawsze trzy. I dlatego to jest bryła platońska. Dwunastościan, foremny albo prawidłowy. Nie jestem pewien, jak ja nazwam. Może nawet jeszcze jakaś inna. Ale dwunastościan na pewno. I to jest bryła platońska. Bo się zajmował się tym Platon. Patrz, o, ja naprzeciw, Platon. Platon, no i ma matematycy greccy. Dobrze. I teraz, patrz, teraz mam do ciebie takie pytanie. Ten dwunastościan, ile ma wierzchołków? Pokaż jakiś wierzchołek. Tu jest wierzchołek. O, tu gdzie się spotykają te krawędzie. Ale gdzie wszystkie? Tak. Ile ma wierzchołków? Zobaczymy, czy da radę policzyć. Teraz 9. Pięć. 19, tak? Sprawdzimy zaraz. Patrz, wierzchołków, mówi, że wierzchołków jest 19. Patrz, ja ci teraz pomogę liczyć jakąś taką metodą. Tutaj patrz, tutaj na samej górze jest ile wierzchołków? 5. Potem, jakby zejść tak niżej, tutaj, to tu jest ile wierzchołków? 1. Może tak, popatrz, na tym, czyli tak, na pierwszym poziomie, na najwyższym poziomie jest 5 wierzchołków. To napiszmy sobie 5. Dodać. Teraz na drugim poziomie, czyli ten wierzchołek. Jest 9. Ten wierzchołek. Może zaznaczyć na jakiś punkt. No tak, można by kropkami zaznaczać, prawda? Żeby, nie, tylko jeden punkt, żeby było. Że stąd zaczynamy, tak? No to licz. Czekaj, tylko żeby już nie obracaj. Raz, dwa, tak? 3, 4, 5. Ten już nie liczymy, bo już był liczony, tak? Czyli dodać 5. Czyli na tym poziomie troszkę niższym jest 5. Dodać. Teraz na którym poziomie liczymy? Ostatnim. Teraz na tym, patrz. Liczyliśmy na tym poziomie, to teraz trzeba liczyć na tym poziomie. Te są niżej. Tak? To ja znowu zrobiłem kropeczkę i tak. Raz. Dwa. No nie będę kropeczkę. Dwa. Teraz tutaj 3, 4, 5. Powinno być 5. Bo coś mi się tam obróciło, ale powinno być też 5. 5. I które jeszcze teraz liczymy? Na tym najniższym poziomie. Na tym najniższym poziomie ile będzie? 5. To ile razem? 20. Wyszło nam 20. 19 powinno. Bo ty policzyłeś 19, tak? No widocznie jakieś jeden opuściłeś. Ale popatrz. Mogę pokazać, jak to. No a jak to liczałeś? No zobaczymy. To jest 5. Raz. 10. 10, tak. A nie, bo wtedy mi tutaj wyszło 9. To zgodzisz się, że 20 będzie? Tak. Dobrze. A teraz popatrz. Ja ci pokażę pewną sztuczkę. Jak to liczyć bardzo szybko. Popatrz. Każda ściana jest jaką figurą? Jeżeli to byłoby takie płaskie oczywiście, bo to jest takie wygięte, ale gdyby było takie płaskie, to jaką figurą jest każda ściana?
Pięciokątem. Pięciokątem, pięciokątem foremnym. A mam fajny pomysł. No, 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 poczekaj. Zobaczymy, co to będzie za pomysł. No spróbuj narysować taki jeden pięciokąt. O właśnie, tak, coś takiego, tak. Tak, no całkiem nieźle. No i, no i co zrobisz tutaj? 12 takich? No 12 pięciokątów jest, tak. Nie, nie, to w jak chciałeś zrobić? No to poczekaj. No, ja się domyślam. 12 razy 5. No to napisz nam to 12 razy 5. 12 razy 5 to jest ile? Niestety. No ale policz. 60. I co miałeś na myśli? Tylko daj mi zatyczkę. Domyślam się, że miałeś na myśli, że tych wierzchołków będzie 60, tak? Że jest 12 pięciokątów, każdy ma po 5 wierzchołków, tak? No to razem będzie 60, tak? To ktoś mógłby tak rozumować. Ale to jest niemożliwe, bo to jest połączone te tutaj, a ty już się nie liczy. Tak, czyli co to znaczy? Że tutaj liczyłeś niektóre wierzchołki, znaczy no nawet nie tylko, że niektóre, ale wszystkie wierzchołki liczyłeś po kilka razy, tak? No to pomyśl, co zrobić z tą liczbą, żeby był dobry wynik. Podzielić na 3. No a dlaczego? Czy teraz trzeba 60? No to zapisz to sam. Zapisz to sam. Zapisz. Tak, i to jest? 20. Patrz, i taki mamy wynik? Taki. Tylko teraz pomyśl, dlaczego trzeba podzielić na 3? Skąd się to bierze, że na 3? A nie na przykład na 4 albo na 6? 1, 2, 3, 4, 5, to jest 5 wierzchołków, tych już się nie liczy, a tutaj są 3 wierzchołki, dlaczego? Poczekaj, ja ci coś powiem. Popatrz, ten jeden wierzchołek, ten zaznaczony przeze mnie kropką, tutaj, gdzie on jest. Tu. Widzisz go? Tak, on jest tutaj, ten wierzchołek, to do ilu ścian on należy? Do 3. Do 3. Czyli tutaj, zobacz, w tych rachunkach to liczyłeś go ile razy? 3. Trzykrotnie go liczyłeś. To żeby był liczony tylko jeden raz, to trzeba ten wynik podzielić na? Na 3. Na 3, rozumiesz? Czyli 20. Albo 12 podzielić na 3. No albo, bo można było tutaj od razu, tak? To podzielić na 3, tak? W postaci ułamka, tak? O to ci chodzi? No i teraz chciałeś, zrób to co mówiłeś. O właśnie, to można skrócić, tak? I to się równa, tak, świetnie, dobrze. No to już mamy. Mamy, że wierzchołków jest 20, na pewno. To możemy, resztę możemy zmazać. A teraz, musimy tutaj zrobić parę ładnych zadań i wtedy zrobimy sobie przerwę, taką sportową. Wiem. Popatrz, policzyliśmy ściany. Ścian jest ile? S. Ścian jest? Ścian w tej bryle. No wiem, 12. 12, ścian jest 12. Wierzchołków jest 20, to co jeszcze można policzyć tutaj? Domyślasz się, co tu jeszcze ci... Poproszę o zrobienie czego? Krawędzi. Krawędzi. Pokaż jakąś krawędź. Jedną. Pokaż. Tak, paluszkiem przejdź. O tak, to jest. A pokaż jakąś inną krawędź. Dobrze. Krawędzie są czym? Prostymi, półprostymi kołami czy czym? Liniami. Odcinkami. To są odcinki, tak? Ale też liniami też. No, liniami też są. Dobra. Czyli krawędzie, K. No i teraz masz taką zagadkę. Ile jest krawędzi w tej bryle? No to zaznacz sobie. Jedno, tak. Tutaj na środku, że ta była już liczona, tak? Dobrze.
20. 20, tak? Czyli krawędzi mówi, że jest 20. Wiesz co? Pomyślimy, proszę, może tak na chłopski rozum troszkę zrobimy. Znowu niech on sobie tak stoi na jednej ścianie. O, tu na tej ścianie sobie stoi, a ta ściana jest tutaj u góry, prawda? I teraz tak. A mogę jeszcze. No dobrze, no. To jest 5. Dobrze. To jest 20 tych krawędzi. No to ile ci wyszło razem? 50. No to napisz to. Czekaj, no to zrobimy taką hipotezę, że karów nasi 50. 50, dam pytanie, że nie jesteśmy tego pewni. Popatrz, a teraz spróbuj pomyśleć jakąś sprytną sztuczką. Znowu, popatrz. Spróbuj jakąś sztuczkę zastosować, żeby nie liczyć tak jedna po drugiej, bo się można pomylić wtedy. Tylko jakąś tutaj sztuczkę zrobił. Sztuczkę? Wiesz co, ale nie, nawet bez liczenia, poczekaj. Wiem, ale ja nie będę. Pięć razy 5, 25 jest w tym krawędzi. Razem z tymi, czyli jeszcze nam została, tego już nie liczymy, bo już tutaj obliczyliśmy, tego też nie, tylko te. Już. No i ile? 50, zostaje 50, tak? Wiesz co? Sprawdzimy, popatrz. Ile nie, jest? Nie, mi nie wyszło 50. Wyszło mi teraz 55. 55 nawet. No to zmieńmy tutaj na 55, ale cały czas jest pytanie. Popatrz, a spróbuj zrobić tak podobnie, jak robiliśmy te wierzchołki. Jakąś taką sztuczką. Dasz taką sztuczką zrobić? Żeby nie liczyć ich tak po kolei, tylko jakąś, zrobić taką sztuczkę, sprytnie policzyć, pomyśleć. Pamiętasz, jak liczyliśmy wierzchołki? Jak to zrobiłeś? Zrobiliśmy sprytnie dla wierzchołków. Tak po skosie. Znaczy, ale poczekaj, no bo potem robiliśmy takim ogólnym sposobem, że coś tam mnożyliśmy, coś dzieliliśmy, tak? I był wynik. To jak to zrobiliśmy? 60. Wtedy zrobiliśmy 12 razy 5, 20 na 3. To napiszmy to nawet tutaj, że tak, wierzchołków. To może inny mazek weźmiemy. Wierzchołków. Liczba wierzchołków równa się. Zapisz te rachunki tutaj. Tak. No i to jest 20. Dobrze. A słuchaj. Czy potrafisz wymyślić jakiś podobny. Podobny wzorek na liczbę krawędzi. Herbata jest gorąca w termosie. Dlaczego? Bo w termosie jest między ściankami. Co jest? Ten. Jak się nazywa? No jak nie pamiętasz słowa, to powiedz. Próżnia. Próżnia, tak, próżnia. A co znaczy próżnia? Że między tymi ściankami tam. Nie przychodzi ten. Nic nie ma. Coś tam jeszcze. Znaczy, no, ale bardzo mało. Jest, prawie nic nie ma, no, krótko mówiąc. O, tutaj. Możesz powiedzieć? Tak.
A istnieje jakaś prawdziwa próżnia? Taka próżnia absolutna. Wiesz co, wtedy, kiedy Newton fizykę robił i inni fizycy, to wydawało się, że może takie coś być. Ale gdzie? No gdzieś w kosmosie na przykład. Ale według najnowszych teorii to nigdzie nie ma idealnej próżni. Dlatego, że jest mechanika kwantowa, taka nauka, fizyka, dział fizyki, mechanika kwantowa, która mówi, że nawet jak nie ma nigdzie nic w jakimś miejscu, to tam się same cząsteczki same się stwarzają. Stwarzają się i giną. Jest taki chaos. Jest ich bardzo mało, ale nawet jak nie ma załóżmy, to za chwilkę już tam coś będzie. Po prostu tak jakby migają takie cząsteczki różne. No. Ale można tak wypompować powietrze z jakiejś tam, na przykład, powiedzmy tak, tutaj robię dziurę, wkładam pompkę i wyciągam całe powietrze z tego. Tam jest milion dziur. No, to wtedy tam nie byłoby powietrza, to wtedy tam byłaby próżnia. Żeby się wtedy, popatrz, jeżeli by tak, ta piłka była napompowana powietrzem, załóżmy, no nie? Nie mam tam piłki. No wiem, i popatrz, robię tutaj dziurę i to powietrze wyciągam stamtąd, pompą jakąś. To co się wtedy z tą piłką stanie? Wiesz, co się stanie? Ona spłaszczy się, tak? Tak, oklapnie, tak? A dlaczego? Wiesz, dlaczego tak oklapnie? Gdyby tam nie było w ogóle powietrza, gdybyś tak z normalnej piłki spuścił powietrze, to co się zrobi? On taki zrobi się taki flak, nie? Taka będzie pomarszczona. Ale tam trochę powietrza jest, a gdyby wyciągnąć całe powietrze z piłki, całe, tam nic nie było, wiesz, co by się stało? Zgniotłaby się do takiego malutkiego punkciku. A wiesz, co by ją zgniotło? Próżnia. Ciśnienie. Nie. Ciśnienie powietrza, bo tu powietrze ciśnie na to wszystko. Rozumiesz? Ciśnie i to by się cisnęło to powietrze ją. No ale... Dobrze, to tylko tak na marginesie. No a słuchaj, no, pomyśl nad wzorkiem na K, na liczbę krawędzi tego 12-ścianu. Foremnego zdaje mi się, tak się powinno mówić chyba. A można by było sobie tak, żebyśmy ten obliczyli tego, czyli tutaj jest 5 krawędzi, tutaj 5, jeszcze tych, jeszcze tego jednego, czyli dwa razy więcej. Dwa razy jedno to, bo jest tyle samo tutaj i to dodać wszystko. Jak tak chcesz, no to spróbuj tak policzyć. Niech będzie. Na pewno będzie 5 plus 5. Wyszło. Ile? 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ale trzymaj tutaj, wiesz, żeby było widać. Ale to jest na pewno. Wiesz co? Popatrz, takimi rachunkami można się łatwo pomylić. To... Zobacz, wróćmy do tego, ile jest wierzchołków. Zobacz. Skąd tutaj wziąłeś 12 w tym wzorze? 12. Dlaczego tu jest liczba 12? Skąd wziąłeś liczbę? 12 ścian? Bo jest 12 ścian. Skąd się wzięła liczba 5? No jest... bo są wszystkie, które są pięciokąty? Bo na każdej ścianie ile jest wierzchołków? Na jednej ścianie. 5. Bo jest 5 wierzchołków na jednej ścianie. I czyli... 5 krawędzi na jednej ścianie. No ale poczekaj, dobrze, ale na razie myślmy o tym. A teraz dlaczego to pomnożyłeś? Pomnożyłeś liczbę ścian, tak, razy liczbę wierzchołków na jednej. A dlaczego tu jest liczba 3, dzielone przez 3? Skąd się to wzięło, pamiętasz? Dlatego, że się... Bo jeden wierzchołek wychodzi z... ma 3 krawędzie? No, tutaj, i 3 ściany. 3 ściany, po prostu tak. Każdy wierzchołek należy do ilu ścian? 3. Do 3 ścian. Czyli na przykład patrz, ten wierzchołek, to jest własnością tej ściany z tym samochodem, jest własnością też tej ściany z takim napisem jakimś i własnością tej ściany, tak? Dlatego trzeba powiedzieć na 3. No dobrze, no to spróbuj wykombinować wzorek na to kanał, liczbę wierzchołków teraz. Nie wierzchołków, tylko... To są krawędzie. Krawędzie, kaka to są krawędzie, tak.
Jakoś podobnie może się da. Pomyśl. Tylko wiesz, bo tam się zniszczy. Patrz sobie na tą bryłę, no pomyśl jeszcze chwilkę. Tylko nie licz już tak pojedynczo. Że nie licz. Tylko myśl o jakimś sposobie. Jakimś sposobiku szybkim. Nie licz. A, już mam fajny pomysł. No to jak? Spróbuj zapisać to. Spróbuj to napisać. Tylko muszę obliczyć wszystkie ściany. A wszystkie ściany 12. No tak. Bez 5 tych krawędzi. Tak. Na 3. Na 4. Mówisz, że na 4, tak? No to napisz na 4. Poczekaj, no niech będzie, no policz. Tak. Wyszło ci, że jest 15 krawędzi, tak? Czy na pewno... Może tak, najpierw powiedzmy tak, dlaczego dzielimy się na 4 tutaj? Bo z tej krawędzi jest 4... A nie. Na 2! Czekaj, no to zmienimy tutaj. Poczekaj. Mówisz, no to dopisz tam odpowiednią liczbę. Na 2. I zmieniamy tutaj. A, wytłumacz, dlaczego dzieliłeś na 2? Dlaczego 12 razy 5 podzieliłeś na 2? Bo ta krawędź jest do tej ściany. No tak, po prostu ta jedna krawędź, jest własnością dwóch ścian. Tej ściany, tej czerwonej i tej żółtej, prawda? Mhm. Dlatego na 2. No dobrze, czyli popatrz, ile jest tak naprawdę krawędzi? Krawędzi jest? 30. 50. 30. Popatrz, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, przekonać się jeszcze, czy to jest dobrze, to ja bym na przykład tak liczył te krawędzie, zobacz. U góry jest tych krawędzi ile tutaj? Tych. Pięć. Oczywiście, że 5. Teraz tak, tutaj z każdego wierzchołka wychodzi jedna, tak? Czyli jest drugie 5. Czyli mamy tak, 5 plus 5. Teraz co dalej? Opatrz, policzyłbym te krawędzie tutaj dookoła. No nie, ja też bym tak. Tych dookoła jest ile? Popatrz, zobacz, jest prosty sposób. Jest 5 ścian, tak? 5 ścian dookoła. A przy każdej ścianie ile jest tych krawędzi? A, to będzie 10. 10. Czyli mamy 10. Dobrze. Plus 5. I teraz jeszcze jest 5 tych, tak? 5 tych takich w dół i jeszcze 5 na dole. Czyli jeszcze drugie 10, tak? I razem jest 30, zgadza się. A teraz zobacz. To już mamy. I teraz policzysz coś takiego, zobacz. Wierzchołki. Ściany. Plus wierzchołki. Minus krawędzie. O, policz, ile tutaj z tego nam tutaj wyjdzie? Ściany plus... No to jest... Znaczy liczba ścian plus liczba wierzchołków odjąć liczba krawędzi. Wpisz nawet... Wierzchołki to jest 20. Wpisz nawet te liczby, wpisz. Może to jest... No, nie, nawet nie są potrzebne. Tu napisz mi, tu. Tak, to jest 2. Które działanie zrobiłeś najpierw tutaj? Dodawanie. A potem? Odejmowanie. Tak, bo jeżeli są tak działania napisane, dodawanie, odejmowanie, to się robi od lewej do prawej, tak? Najpierw z lewej strony, potem następne z lewej i tak dalej. Dobrze. I tu jest wynik 2. I wiesz co? I na koniec jeszcze tylko zrobimy jedną rzecz. Przed przerwą, tak? Tylko potrzebny mi jest sześcian jakiś albo czworościan.
Znaczy nie, nie prosto. O, prostopadłościan. Mamy prostopadłościan, tak? Co to jest za bryła? Ale miał większość tam. No ale powiedzmy. Nie będzie nawet ta bryła. Co to jest? To jest. Prostopadłościan o podstawie kwadratu. Nie, posłuchaj, jeżeli mówisz prostopadłościan, to nie musisz już nic więcej mówić. Aha, nie, masz rację. Tak, prostopadłościan o podstawie kwadratu, zgadza się, bo mógłby być o podstawie innej. Ale wystarczy powiedzieć prostopadłościan. Wystarczy, ale jak powiedziałeś tak, o podstawie kwadratu, to jest jeszcze lepiej. A jaka jest inna nazwa jeszcze tej bryły? Jeszcze inna. Jest to gra? Gra jest osób. O podstawie? O podstawie kwadratu. Albo inaczej można powiedzieć gra jest osób, no, o podstawie kwadratu, tak. No właśnie tak powiedziałem. Dobrze. Znaczy, czyli dobrze. I teraz mam pytanie, popatrz. Dla tej bryły, o tutaj, popatrz, na czerwono, napisz ile jest tam, ile jest ścian, ile jest wierzchołków i ile jest krawędzi. Sześcian. Tak. Wierzchołków 8, krawędzi 12. Dobrze. I popatrz. Tutaj zrób te same rachunki. S plus W minus K. Matko, co ja napisz? Poczekaj. O, teraz napisz. Znowu 2 minus. Znowu 2. Weź to w ramkę, że no to tak jak tam ja zrobię, taki kwadracik, że to jest coś ważnego, że tutaj wyszło 2. Tu było 2, patrz, tu było 2 i tu było 2. Zobacz, a jak myślisz, czy zawsze będzie wychodziło 2, jak tak się zrobi? Tak. No a na jakiej bryle jeszcze to możesz sprawdzić? Ułóż na przykład czworościan, potrafisz ułożyć czworościan tutaj z tych magnesików? Czworościan. Czyli? No taką bryłę, żeby miała 4 ściany tylko, dasz radę? Żeby było tylko 4 ściany. No to zaraz zobaczymy, czy ci się uda. No masz tutaj te, masz kuleczki. Ups. Żeby tylko 4 ściany były. Tylko 3? Tak. Jak tutaj postąpisz? Ani jednej więcej. Nie. Da się w ogóle? Da się. Da się. Da się. Żeby tylko 4 ściany były. Albo nie, moment. No, zobacz. Już chyba wiem jak. No dobrze, no. Tak, widzą Państwo. Bawimy się matematyką teraz naprawdę. 1 ściana. Jedna ściana, dobrze. Jedna jest. Druga. Tak. Trzecia, czwarta. No dobrze. Tak, to jest czworościan. A wiesz, jak się ten czworościan nazywa jeszcze? Czworościan foremny. Dlaczego? Bo wszystkie ściany są jednakowe. Mhm. To są trójkąty jakie? Tutaj, te trójkąty. Trójkąty równoboczne. Równoboczne, tak. Dobrze. Mamy czworościan foremny. No dobrze. I teraz popatrz. Zielonym kolorem dopiszemy tutaj z boku. Patrz tutaj. Ścian, liczba ścian, liczba wierzchołków. I liczba krawędzi. O, i uzupełnij to. Patrz sobie tutaj na tą bryłę i... Znowu mi wyszło w pamięci 2. To napisz też tutaj, literkami. Tak. Patrz, znowu 2, widzisz? Widziałeś o czymś takim? A jak myślisz, czy my taką rzecz robiliśmy już kiedyś? Robiliśmy, wiesz, robiliśmy 1,5 roku temu. Jak zaczynaliśmy naukę tutaj na tym strychu.
To, tak, to liczyłeś takie rzeczy i tam też to było, tylko że to było no, dawno, więc zapomniałeś. Nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, ale dobrze. Popatrz, jeszcze jedną rzecz, tylko już nie będziemy nawet układać, albo nawet ułożymy, popatrz. Zróbmy tak, zobacz, ja tutaj rozłączę teraz. Rozłączę i zrobisz grania stosów o podstawie trójkątnej. To co musisz zrobić? Tak. Grania stosów o podstawie trójkątnej. No to masz tutaj kuleczki, masz to i... Muszę jeszcze więcej kuleczek. No już ci daję. O, i układa, ja cię potrzymam tutaj. Te magnesiki nie są zbyt mocne, więc mamy mocniejsze też. Prawda? Mamy takie silne? No, już zrobimy z tych. Tutaj są. Wiem. Ale... Poczekaj, tamte były automatycznie stały, ale tutaj ja potrzymam. Poczekaj, już... Pomęczmy się. No dobra, przynieś. Okej. Okay. Mam, proszę Państwa, dużo różnego sprzętu, a ja w domu mam jeszcze 10 razy tyle, a może przesadzam, z 50 razy tyle różnych rzeczy, takich matematycznych. O, świetnie, dobra. No i ułóż grania stosów o podstawie trójkątnej. Jak się odpychają, to trzeba wziąć... O, dobrze. Czy one się same przekręcają, jak się tak robi? Tak. Dobrze. A wiesz, na jakim przedmiocie się można nauczyć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się przyciągają albo odpychają i tak dalej? Na fizyce. Na fizyce, tak. O, dobrze, no. Dobrze. Dobrze, o, świetnie. Tak, tylko trzeba... Wyprostować, tak. O, postaw tutaj nawet. Tutaj, dobrze. I poczekaj. Jakiego koloru nie używaliśmy? Niebieskiego jeszcze. Czyli gdzie mamy niebieski kolor? Mazak? Niebieski mazak. Jeszcze używaliśmy. Ale wiesz co? Ale, o, tutaj. Tu nie używaliśmy. Gdzie mamy niebieski mazak? Na tej tablicy. Gdzieś nam zniknął. Gdzie on się... Jest. Dobra. To popatrz. Na niebiesko tutaj. O, też napisz. Ścian. Wierzchołków i krawędzi jest w tej bryle ile? O, policz. Mogę w pamięci? Ale wpisz tam te liczby. Licz w pamięci, ale napisz, żeby było widać na tablicy. Ja zobaczę, czy to w ogóle na tablicy widać. No, dopisz tam te liczby. Nie. Dobrze. No i tutaj napisz ten nasz magiczny wzorek. Liczba ścian plus liczba wierzchołków minus liczba krawędzi. I wynik jaki będzie? Znowu 2. To znowu weź w rampę. Widzisz, jakaś ciekawa sprawa? I wiesz co? Jak myślisz? Czy dla innych brył też będzie podobnie? Jak myślisz? Tak. A wiesz, kto to odkrył? Taki matematyk, ja tutaj napiszę, popatrz, zobacz. Leonard. Szymon Urbanowicz. Patrz, Leonard, duże L. Leonard. O, tak się pisze, zobacz. Odczytaj. Kto odkrył taką rzecz? Leonard. A tutaj? Euler. I wiesz co? Tylko patrz, to nazwisko się czyta nie Euler, bo on był, zdaje się, Szwajcarem. Czyta się Euler. Euler. Leonard Euler. Euler. On taką rzecz odkrył. Tam rok, tam 1700 coś tam. Tego nie pamiętam. On w Rosji pracował, z tego co pamiętam. W Petersburgu, zdaje się. Tak. A przyciągają się tak te magnesiki, tak? Do tego. Bo to jest metalowe, tak?
A do drewna przyciągają się? Sprawdź, czy drewno ich przyciąga. Nie. Nie, drewno nie. Z drewna by spadło. Tak, do siebie się przyciągają znowu. No. Dobrze? No, najwyższa pora na przerwę. Teraz, proszę Państwa, robimy sobie taką sportową przerwę, ale przy okazji robimy sobie różne powtórki lub różne odpytywanki. Szmoty, bo ty na pracy domową miałeś przeczytać o zwierzętach, taką ciekawą książkę, tak? Tam jakieś zagadki. Powiedz, jaką zagadkę przeczytałeś i nauczyłeś się? Że tyranozaur to jest swoją zwierzę. Tak? Kto to był tyranozaur? To jest dinozaur. Dinozaur, tak. A dinozaury czy teraz na Ziemi żyją? Nie. Nie. A kiedy one wymarły? Jak myślisz? Rok temu? 100 lat temu? Jak ci się wydaje? Albo może czytałeś? Nie, tak ja czułem. Wiesz co? One wymarły kilkadziesiąt milionów lat temu. Oj, ładnie. Kilkadziesiąt milionów lat. Zdaje się, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje się, że 65 milionów lat temu, tak mniej więcej się ocenia, że wymarły. Czyli kilkadziesiąt... Ale to jest wszystko przez meteoryt? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie w Ziemię uderzył wielki, dosyć duży meteoryt. I wiesz, co się wtedy stało? Dlaczego one wtedy umarły? Wymarły. Wszystkie. Wiesz dlaczego? Nie, no. Bo? Dlatego, że było strasznie zimno. Powstała taka chmura pyłu wokół Ziemi i było zimno rzeczywiście, a dlaczego było zimno? Dlaczego? Bo? Bo nie było słońca. No bo nie było słońca, bo... O, dobrze, no to robimy sobie teraz przerwę, bo zjemy sobie dobrą zupkę. To przerwać. Po zjedzeniu dobrej zupy kapuśniaku, teraz jeszcze sobie o tych dinozaurach porozmawiamy. Szymonku, a skąd ludzie wiedzą, że w ogóle żyły dinozaury? Te miliony lat temu. Kości, tak. A tak naprawdę to są nie tyle kości, co skamieniałości, wiesz? Skamieniałości, czyli takie kości skamieniałe. Tak. Czy one nie są białe, tak jak prawdziwa kość, tylko one są takie szare, takie kamienne. Takie bardziej złote. No, one są po prostu z kamienia, to są kawałki kamienia, można powiedzieć. Skamieniałe te kości są. One się zmineralizowały, tak można powiedzieć. Przez miliony lat. Bardzo drogie. Na pewno, jak ktoś znajdzie kawałek dinozaura, jakiejś kości, to wtedy jakieś muzeum może zapłacić mu. Nie wiem. Wiesz co, nie wiem jak w Polsce, bo w Polsce to jest dziwnie, że taka skamieniałość może należeć do państwa. Czyli musi oddać za darmo, na przykład do jakiegoś muzeum, wiesz, bo tak może być. Tego nie wiem, wydaje mi się, że tak chyba w Polsce jest, ale w innych krajach tak nie jest. Tylko jak coś znajdzie, to jest jego i koniec. A powiedz, dinozaury, kim były? Owadami, ssakami, czy czymś innym? Owadami? Owadami? Dinozaury? Owady jakie? Tak, to są gady. Gadami, tak, one były gadami. A czy wtedy, kiedy żyły dinozaury, to żyły też ssaki? Nie. Żyły, wiesz? Żyły ssaki. Ale wiesz, jakie one wtedy były? Duże czy... bo koty żyły. Wiesz co, koty to nie jest pewnie, czy żyły koty już wtedy. Koty żyły. Tak, no możliwe. No koty robią chwilkę, dobrze? Mhm. Tylko wiesz co, wtedy te ssaki, które żyły, były bardzo małe. I żyły przeważnie nocą. Domyślasz się dlaczego? Że żyły nocą, że nocą chodziły na żer oraz były małe. Wiesz dlaczego? No bo się bały dinozaurów. A pozycja brąkaćka? Aha, no okay. Szymon będzie tutaj dać w uczy. Różnych sztuczek. Dobrze, no. Ja uczę matematyki, a Szymon uczy grać w uczy. O, dobrze, udało się. A słuchaj, skąd my wiemy, że dinozaury mogły wymrzeć od uderzenia meteorytu? Bo zawsze od meteorytu nie wiem. Po prostu wiesz, jak się kopie w ziemi, to jak się dokopie do pewnej warstwy ziemi, tam w głąb ziemi, się robi taki wykop, to jest pewna taka wąska warstewka irydu, takiego pierwiastka, iryd. No, dobrze, Szymonek wiem czym, a ja jego. No widzi pan. Pamiętasz, jak się nazywa ten pierwiastek, o którym mówiłem przed chwilą?
i ryb. Iry. Powiedz. Iry. Więc w ziemi znajduje się taką wąską warstewkę irydu. I wiesz, skąd naukowcy wiedzą, że meteoryt uderzył w ziemię kiedyś? No przejdź pan. Tam. No sobie pan. No to dobra, trzeszcze rola, na tę swoją pozycję. Bo jeszcze strzeliłem, nie chcę. Go, dobrze. O. Nie, super, super. Dobrze, no ale wróć do siebie. Więc słuchaj, ten iryt, naukowcy odkryli, że ten iryt pochodzi z kosmosu. I on jest rozłożony po całej powierzchni Ziemi. Czyli co się stało? Meteoryt, w którym był iryt, taki pierwiastek, uderzył w Ziemię. Pył z Ziemi i ten iryt zbił się do góry i potem opadł. Opadł na całą kulę ziemską. Tam się. No, proszę Państwa, musimy teraz pograć sobie tak już naprawdę na sportowo, bo Szymanek jest już chętny do gry. Po przerwie Szymanek ułożył tutaj pewną bryłę. Szymanku, popatrz. Chciałem sobie, żeby... Tutaj, popatrz. Co to jest za bryła? Mam takie pytanie. Czy jest to grania stosłup? Nie. Nie. A co trzeba by zrobić z tą bryłą, żeby to było grania stosłup? Co trzeba by tutaj w niej... O, właśnie. Poczekaj, ja ci pomogę. No to odejmij to, co jest niepotrzebne. Szymanku, zrób tak. O, tak. Tak i tak. I teraz poczekaj. I teraz, jakie to jest grania stosłup? Podstawię tutaj palce. Tak. A teraz popatrz. Jeżeli ja bym zrobił coś takiego, zobacz. Tak bym zrobił. O. Czy teraz to jest grania stosłup też? Mhm. Jest. Tylko wiesz, jak byś go nazwał? No jest taki pochyły. To jest grania stosłup pochyły. A teraz jak zrobię tak pionowo tutaj, te ściany, o. Te krawędzie, żeby były pionowo. To jest grania stosłup jaki? Prosty. Prosty. Czyli tak jest prosty, a teraz tak jak teraz, jak tak przychylę, to jest grania stosłup jaki? Pochyły. I popatrz, ściany boczne tego grania stosłupa są czym teraz? Co to jest za figura tutaj? To jest równoległoba. Tak, a tutaj? Tutaj też. Też, a tutaj? Tam też. Też. A jeżeli zrobię grania stosłup prosty, to ściany boczne czym są teraz? Prostokątami. Prostokątami, tak. To wiesz co? O, możesz to dokończyć i ułożyć grania stosłup o podstawie sześciokąta. Dobrze. To tutaj rozbierzemy to. Może, żebyś miał tutaj... No to ułóż. O, masz tutaj... A sześćkąt. Nie, no, ale grania stosłup żeby był. Teraz masz podstawę tylko, tak? No to do góry. Nie, to wychodzi. Zrób tak po jednym nawet. O, do góry po jednym słupku. Tak. Kiedyś ja bębenek ułożył. Tak, A to jest taki stosunek, który nie wiem. Zrobię miejsce na jakieś obliczenie. Idealnie mi wystarczy tych. Tak. Z jeszcze jednym. Dobrze. I ostatnia faza. No tak, szybko to idzie sprawnie. Masz kuleczkę? Jeszcze mi nie potrzebne. Na końcu. Tak. Jeszcze nie. A jeszcze jeden. Dobrze. Oj! Trzeba podnieść do góry, ona wtedy chyba wyskoczy. O! Czekaj. Tak. Ja tutaj potrzymam palcem. O! Widzisz, jak ładnie tutaj wpadło? Dobrze, jest. Jeszcze tu. Aha. Taka wysokość, tak? O, żeby był taki sztywny. Dobrze. No jest ułożony, poczekaj, zamknięty mazak. Albo... Jak się nazywa teraz ta bryła? Co to jest? Bębenek. No, ale wiesz co, ale poczekaj. Nie, już nie dogadaj mi nic. Matematycznie, jak się nazywa taka bryła? To jest... Gra? Gra na stosunek na podstawie sześciokąta. Tak, a ten sześciokąt jest jakim sześciokątem? Sześciokątem. Tak, ale jakim? Jakim? Taki dowolny sześciokąt? Sześciokąt foremny. Czyli to jest grania stosunek jaki? Pra?
Prawidłowy. Prawidłowy, bo to jest grany stosunek pochyły czy prosty? Prosty. Prosty, bo krawędzie boczne są pionowe do podstawy, tak? Są pionowo do podstawy. Ściany boczne są jakimi figurami? Ściany boczne? Pokaż ścianę boczną jakąś. Tak. I jaką figurą one są? Prostokątami, tak? To są prostokąty. A co? Kwadrat. A kwadrat nie jest prostokątem? No też jest. Jest. Ale... Czyli są prostokątami. To jest bardziej kwadrat. No posłuchaj, są kwadratami, ale są też prostokątami oczywiście. Dobrze. Więc to jest granie stosów jaki? Prawidłowy. Prawidłowy, bo ma podstawę wielokąt foremny i ściany boczne są prostokątami. Czyli to jest granie stosów prosty. No i znowu tu, zrób te obliczenia. Ile jest ścian, ile jest krawędzi i tak dalej. Ile jest ścian? Wszystkich. Ale poczekaj, czy to są ściany? No wiadomo, że nie. Tak, dobrze. Ile jest wierzchołków? Ty wiadomo, że jest sześć. Sześć. 12. 12. Czy to liczymy jako wierzchołek? Ten punkt? Nie. Oczywiście, że nie. Dobrze. Ile jest krawędzi? 6. Poczekaj. No, chyba krawędzie jest pomylone. Nie. 6. Tak. Sześć. Tak. Czyli 18. 18. Dobrze. No i teraz jaki wzorek? Tak. 2. Weź w ramkę, że to jest ważna rzecz. Jakie? Żeby mam dobrze gwiazdkę. No, może być gwiazdka. Pamiętasz, kto odkrył taką rzecz, że tu będzie wychodziło zawsze 2? Dla takich brył? Zmazane. Zmazane, ale jak on, a potrafisz napisać? Jak to było napisane? Jego nazwisko? Euler. Leonard Euler. Znaczy Euler się czyta oczywiście, pisze się Euler. Tak? Czy pójdziesz czytać Euler? Dobrze. A, jest to tylko jedną rzecz. Jak byś obliczył objętość tego grania stosłupa? Pamiętasz, się oblicza objętość? Jaki jest wzorek na objętość grania stosłupa? Każdego. No ja ci przypomnę. Pole. Pole czego? Pole. Ale pole czego? Podstawy. Pole podstawy. Razy wysokość. Razy wysokość. Razy wysokość H. A tu jest... W podstawie jest jaka figura? Sześciokąt. Sześciokąt foremny. Jak byś policzył pole tego sześciokąta, czyli pole podstawy? Ja mam też pytanie fajne. No to powiedz jakie. Dzisiaj byśmy jeszcze zdążyli zrobić taki eksperyment. Jaki? Że to by było pięciokątem, a nie sześciokątem. Wiesz co, dzisiaj to już nie zdążymy, bo już nam się kończy to lekcja. To może teraz. To sam sobie ułożę, dobrze? To na następną lekcję ułóż, żeby był grania stosu po podstawie pięciokąta. Dobrze? Tylko powiedz na koniec tylko jedną rzecz. Jak policzyć pole tego sześciokąta? Jak byś policzył pole tego sześciokąta? Wiesz jak? Czego? Pole podstawy na razie. O, pole podstawy. Jak byś policzył? Chciałbym sobie pytać, czyli kątów. Czyli trzeba by policzyć co? Pole jednego trójkąta razy 6. Razy 6, tak. A to jest trójkąt jaki tutaj? Równoboczny. To pole trójkąta równobocznego to liczyliśmy już wiele razy, tak? Dobrze, no dałbyś sobie radę. To wiesz co? Popatrz. Na pracę domową na pracę domową policzysz objętość. Przyjmiesz, że tu jest wszędzie jeden, dobrze? Patrz, że
Dobrze. To będzie objętość, to będzie 1 cm. Załóżmy, że to jest 1 cm, tak? 1 cm, tu jest też 1 cm i do góry też jest 1 cm, tak? No to będzie pasek. To będzie 1 cm sześcienny. No, nie jestem taki pewien. V równa się pytajnik. Dobrze. Wcale nie jestem taki pewien, wiesz? A nie lepiej dokładnie? No, najpierw wynik dokładny, a potem wynik przybliżony, bo tu jakieś tam będą pierwiastki na pewno. Ale nie z tym. Aha, żeby zmierzyć, tak? Dobrze, no masz rację, to nie 1 cm. Zmierzysz. To zmierz. Czy to jest? Od środka, musisz zmierzyć tak, od środka kuli do środka kuli. 4. 4, no dobrze, no to tu jest 4 cm. Czyli tu, a do góry? No do góry będzie też 4 cm. Nie, to jest 2,5. Poczekaj. Tu musisz od tego, 4 jednak, wiesz? Mhm. Bo od tego punktu do tego punktu, nie? No tak. Czyli 4 cm. To będziesz wiedział, co masz zrobić? Tak. Czyli objętość takiego graniasta słupa. A wysokość ile wynosi? H? Też. Czy tak, A równa się 4 cm, wysokość jest też 4 cm, dobrze? O, to zrobisz na pracę domową na jutro. I przeczytasz, popatrz, kolejne dwa pytania i dwie odpowiedzi z tej pięknej książki, dobrze? I nauczysz się. Dobrze, to wszystko zostawiamy i dziękuję. Do widzenia.